25 lipca udało mi się zjechać na nartach z wierzchołka Broadpeaku. Warunki były naprawdę ciężkie, musiałem sporo kombinować, zataczałem koło, krążyłem w lewo, w prawo. Po prostu szukałem lepszej przyczepności. Po ciężkiej walce udało się. O godzinie 11 stanąłem na szczycie Broadpeaku. Po godzinie spędzonej na szczycie zapiąłem narty i wyruszyłem w kierunku bazy. Widoki były naprawdę niesamowite. Z lewej strony piękna pogoda, słońce, błękitne niebo, dobra widoczność, a z prawej strony mgła, która kończyła się idealnie na poziomie grani. Z wierzchołka zjechałem do małej przełączki, później trawersowałem Rocky Summit. Musiałem podejść kawałek na Rocky, ponieważ przewyższenie jest zbyt niewielkie. Sam zjazd z wierzchołka Rocky Summit wyglądał już znacznie lepiej. Na początku zjazdu z Rocky musiałem skoczyć z dwumetrowej skały. To może niezbyt wiele, ale na 8000 robi to naprawdę różnicę. Zeskakując ze skały złapało mi narty i złożyło mnie w pół. Na szczęście ustałem i udało mi się odjechać. Kolejnym etapem była dość techniczna grań. Podczas zjazdu w wąskim kominku korzystałem z win, które czasami przeszkadzały przy zjeździe. Później zjeżdżałem ostrą granią. Około 5-6 metrów musiałem skorzystać również z poręczówek. Grań była bardzo, bardzo stroma, śniegu bardzo mało, więc moje narty troszeczkę na tym ucierpiały. Ale na nich było mi zdecydowanie łatwiej. Znalazłem się na przełęczy, wiedziałem, że już po wszystkim. Zatrzymałem się na chwilę w obozie trzecim, by porozmawiać z Darkiem, pozbierać troszeczkę sprzętu i odpocząć. Po niecałej godzinie ruszyłem na dół. Jestem niżej, oddech się stabilizuje, oddycha mi się zdecydowanie łatwiej. W końcu to 3000 metrów niżej. Więcej energii, olbrzymia ulga. I w końcu można wracać do domu. Dziękuję wszystkim tym, którzy kibicowali, trzymali kciuki. Dziękuję za tyle pozytywnej energii, którą od was dostaję. Dziękuję również sponsorom, bez których spełnianie marzeń byłoby nierealne. Trzymajcie się.